Lola zapytała koleżanki z klasy o ulubiony rodzaj filmu i narysowała odpowiedzi na poniższym wykresie. Widać na wykresie, że 20 koleżanek bardzo lubi filmy komediowe. Szóstka powiedziała, że ich ulubione filmy to straszne filmy. Dla dziesiątki koleżanek najfajniejsze są filmy przygodowe. Również dziesiątka powiedziała, że dla nich ulubione filmy to kreskówki. Zauważcie, że z tego wykresu nie wynika, czy te dwie dziesiątki to są te same koleżanki, czy nie. Można lubić na przykład przygodowe kreskówki i wtedy należy się do obydwu kategorii. I 16 koleżanek powiedziało, że ich ulubione filmy to filmy detektywistyczne. Które rodzaje filmów zostały wybrane przez mniej niż 14 osób? Mniej niż 14. Więcej niż 14 wybrało filmy komediowe lub detektywistyczne. Ta linia oznacza 14 osób, a mniej niż 14 horrory, przygodowe i kreskówki: 6 osób, 10 i 10: straszne, przygodowe i animowane, czyli zaznaczamy ten, ten i ten. Te trzy rodzaje filmów zostały wybrane przez mniej niż 14 osób jako ulubione. Zróbmy kolejne podobne zadanie. Urodzinki Twojego szczeniaczka wykreśliły liczbę przychodzących do nich psów w zależności od dnia tygodnia. No to czytamy po kolei: 80 psów przyszło w poniedziałek, 160 psów przyszło we wtorek, 80 psów przyszło w środę, 140 psów przyszło w czwartek. Piątek był bardzo popularnym dniem, bo przyszło do psiego klubu aż 180 psów. Pytanie brzmi, którego dnia przyszło tyle psów, ile przyszło razem w poniedziałek i środę? W poniedziałek mamy 80 szczeniaczków, w środę też mamy 80 szczeniaczków. W pytaniu chodzi o liczbę psów razem, w poniedziałek i środę. Czyli 80, dodać 80, to razem 160. Którego dnia przyszło 160 psów? Tu jest na osi psów liczba 160 i mamy wtorek. I tylko wtorek. Żaden inny dzień nie sięga równo do 160. Zróbmy jeszcze jedno. Strefa Ciacha zapytała swoich klientów o ich ulubiony smak lodów i narysowała odpowiedzi na wykresie. 175 klientów wybrało waniliowy, 225 wybrało czekoladowy, 75 wybrało truskawkowy, 200 wybrało herbatnikowy. O ile więcej klientów wybrało najpopularniejszy smak niż najmniej popularny smak? Najpopularniejszym smakiem był czekoladowy. 225 osób, najmniej popularny truskawkowy. Ilu więcej klientów wybrało czekoladowy od truskawkowego? Najpopularniejszy 225, najmniej popularny 75. Ile to jest 225 odjąć 75? 225. Odjąć 25 to by było 200. Odjąć 50 to by było 175. Odjąć 75 to będzie 150. Czyli mamy odpowiedź 150 klientów strefy ciacha. Oznacza to, że 150 klientów więcej niż truskawkowy, najmniej popularny, wybrało czekoladowy, najpopularniejszy. Inaczej można to zrobić tak. Patrzymy na najpopularniejszy. I najmniej popularny, i pytamy: ile muszę dodać do najmniej popularnego, żeby się dostać do najpopularniejszego? 25, 50, 75, 100, 125, 150. Każda linia oznacza o 25 klientów więcej niż linia bezpośrednio pod nią. Czyli odpowiedź brzmi: klientów, którzy zaznaczyli jako swój ulubiony smak czekoladowy najpopularniejszy, było o 150 więcej niż tych, którzy zaznaczyli truskawkowy, najmniej popularny. Strefa Ciacha rządzi.